Cześć, siemanko widzowie. Witam was w kolejnym odcinku z serii Na Zdziechowie. W dzisiejszym odcinku, zobaczcie, jest lipiec, więc są żniwa. Żniwa. Dobra, i tu jest nadal zmaj, w którym dziś będziemy kość. Dobra, także zasiadamy do niego, odpalamy, tylko oczywiście dźwięki trzeba zmniejszyć. Zmaja. Bo jest bardzo głośny. Tak, gdzieś plus minus powinien wystarczyć. Dobra. Wyjeżdżamy. Nie można się zbieramy zmieścić. Co jest? Czekajcie, widzowie. No nie można, czemu nie można? Powiedzcie mi. Zabiegł po prostu. Zwyczajnie. Dobra, tutaj brama jest na styk. Tak jak ostatnio tutaj wjeżdżaliśmy, jak go kupowaliśmy. To ledwo się zmieścił. Oj, coś czuję, że trzeba będzie powiększyć. Albo wjeżdżać tylko w stronę gospodarstwa. Nie. Jednak tak. Steszy, no stop, trzeba trzymać. No zobaczcie, jakaś kolizja tutaj jedna jest. Już w dupę. Kurczę. Wiecie co? Ja sobie pozwolę uczyć. Zawołam tutaj Budziana zaraz i... No jak? Budzian. Czekajcie. Budzian. Przepraszam, że nie gram tak realnie, ale już właśnie zaczynam. Czego ty robisz? Mamy cake. Dobra, jedź. Tutaj 65 podczepiłem. Dzisiaj będziemy ją doprowadzić do remontu. Właśnie. Takiego tu sąsiada też. Lakiernika i tam ogólnie lakiernik, mechanik, tam wszystkim się zajmuje. O! Poczekajcie chwilę. Muszę jedną rzecz jeszcze sprawdzić. Wiecie co ja zrobię? Niestety czy niestety trzeba się przespać. Nie sprawdziłem. Zboże nie jest jeszcze do koszenia. Dobra, prześpimy się chwilę. Do jakiejś tam dziewiątej. No nie sprawdziłem tego, no przepraszam, bez jak najmocniej. Ale... No... Trzeba, bo nie będziemy mogli kosić po prostu. W sierpniu mamy ostatnie terminy. O, dobra. Oni tu stoją. Stają, no dlaczego stoją, ciekawe, no? Bo zmaj wystaje mocno. Dobra. Cofanko. I teraz można wszystko kosić. Jednak sierpień jest dobry na koszenie zboża, bo... Jeszcze raz przepraszam was za takie lekkie nieporozumienie. Rozkładamy go. Czekajcie, staniemy na awaryjkach. Wróć. Ops. Go. Czekajcie, Budziana wyłączonego mamy. Tutaj można sobie otworzyć, jak się da. Da się? Oczywiście, że się nie da. A, czyli da się otworzyć. Oczywiście, że się nie da.
Dlaczego? Dlatego. Stoi, widzi, że na awaryjnie stoję. Dobra. Przepraszam jak najmocniej kolego. Już kosimy. Jedyneczku. Czekajcie, trzeba jeszcze podnieść. No to dwa, nie. Dobra, no i coś jeszcze patrzę, że chyba za głośno będzie ten fly. Ale imię tylko z maj. Dobra, na 20. Jęczmi, onak jest koszony. Przepraszam wszystkich. Dobra, jest słowa, pokaz włączony. Także. Czekajcie, widzowie, chwilę, zaraz. Zaraz wracam. Już jestem. Już jestem. Musiałem okno zamknąć, bo jakieś psy szczekamy chyba. Właśnie. Cofamy z maju. No i dobra, poprzecznik mamy zrobiony. Teraz można walking na tłoki jechać sobie do przodu. Dwójko pójdzie. On pójdzie. 8 na godzinę, ale idzie. A tutaj pszenica sypie. Patrzymy na naszym wskaźniku. A jak? O, plon jest największy chyba. To będzie jeden przejazd i pełny biornik, kurczę. Tak szczerze. Czyli dobrze sypia, to znaczy. No już pół zbiorniczka mamy. Nakoszone. Dobra, to można. I dobrze, chillujemy sobie w kombajnie. O. W naszym nowym nabytku. Czekać światło, co? To i może nocą będzie kość. No i można będzie nocą kościć. No, a no, mówiłem już wam, że prowadzimy ci 55 do mechanika. Tak, żeby nam ogólnie remont cały silnika i blach, opon tam będzie zmieniał wszystko. To myślę, że na zbożu się zarobi coś nie coś się doda, bo teraz to cena jest jaka jest, ale no myślę, że nie będziemy tego składować, bo nie mamy gdzie. Zacznijmy od tego, do stodoły też nie będziemy wysypywać, bo to myszy teraz wlecą i tam coś i będzie zaraz niedobre to zboże. Dobra, to tutaj podjedziemy jeszcze i można sypać. Ups, i tutaj podjedziemy 55. O, czekajcie, się przeteleportuję. Wiem, że to też nie jest tak realnie, ale... No i odprowadzałem wszystko po z tym... W przednim odcinku, przepraszam bardzo, sąsiedzie. Z tego do. Pożyczyłem, znaczy oddałem od tego sąsiada Tira. Dlatego, znaczy się sąsiada Tira oddałem. Niech Magu mówił, że w trasę też chce wyjeżdżać. To tyle, co go pożyczyliśmy, nie wiem, tam na. Nie, dwie godziny może niecałe, żeby tam przywieźć tylko to.
to mamy to. Przyczepkę naszą. Kurde. Pierwsza chcę. O. No widzicie, to już 55 i remont czeka, oczywiście. Oczywisty, znaczy się cały. Cały remoncik. Bo ona też już jest taka, no jest jaka jest. Ale i pewnie nie będzie z dwa odcinki pewnie. Coś czuję. No bo to on będzie wstawiał tak. Nowe błotniki, z tego co wiem. Nowa kabina dojdzie. I dojdzie. Co? Błotnik mówiłem. Dojdzie nowy tłumik, kierownica. Światła chyba nowe. Maska nowa. Obciążniki chyba da nowe, czy. Sypia? Czy nie sypia? Się zastanawia chyba. Momencik. O, sypie. Dobra. Niech się wysypie. Naprzód sypiemy. Ile tam jest 100 na 500 może? Nie, więcej jest. 2 tony. Dobra. Pytanie w sumie 55. Oj, bo to będzie tak. Zobaczymy jak to wygląda. O, pięknie, jęczmieniek. Czekajcie. O. Dobra, lecimy. Cofiemy. Dobra. Odpalamy mu to widwa. O, dobra, teraz może być w telefonie. I wsteczny wyłącz, jedyneczka, gaz i ogień na tłoki. Dwójeczkę. No to tutaj myślę, że z dwa przejazdy to nie zrobimy. Ale tu jak tak będzie sypać dalej, to jak ja mam dwie przyczepy, to myślę, że bez problemu je zasypiemy i myślę, że jeszcze pożyczymy. Nie, od sąsiada nie pożyczymy, bo nie ma sąsiad. Daleko sąsiad tutaj ma przyczepę, bo... Oż tam! W prawą stronę. Już półtony. A dopiero co wjechałem się staje. No, Belę też będziemy dla siebie brać Belę chyba. No, bo krowy, jak zbieramy pieniędzy, bo teraz to nam się wyrobiło, to narobiło wydatków. Jeszcze. No. Możemy spłacić kombajn. Tutaj poprowadzę do remontu. Kombajn wyszedł chyba z 13 tysięcy. Plus minus. Ale możemy go wspłacać kiedy chcemy, bo tym gościom mówiłem wam też, że nie ma go w domu, bo wyjeżdżam za granicę, a on pieniędzy na razie nie potrzebuje za ten kombajn. Ile tu samochodów teraz się najedzie? Na rok. Przepraszam. Znaczy pan musiał hamować. Zawijamy. No też rurę można otworzyć, czy nawet jej nie zamknęły. Nie zamknęliśmy jej nawet. Ale z maj. Dobry ci kombajn, myślę. Teraz jak się kosi nim, to dopiero widać. Taki mały w sam raz na naszą gospodarkę. Dobra.
Umór widzowie, pełne. A nie. Wjechaliśmy, trochę podnieśliśmy. Przedawiam. Na luz mieliśmy wróciczko. Dobra. 60, gdzie jesteś? Tam 55, co? Dobra. Będę gadał na już 60, bo... Nie wyrobimy się. Trudno nosi mówi, dobra, to się przygniecie. Na stejka. Teraz zmierzyliśmy. Trójeczka. No i jeszcze a propos remontu, to będziemy wkładać silnik od 60. Żeby nie była już 55, tylko 60 właśnie. Bo i to więcej mocy będzie miało. O. Na luz wyjdziemy. I będzie kolor zmieniany. Tak. Możemy wskoczyć do Zmaja i trochę porozjeżdżać. Gazu. Dajmy mu, znaczy nie na zimno, bo się rozbał. Dobra. Ogień, jedyneczka, rura. Rury nie będziemy chować. Chyba. Dwuja. Dopiero trzeci przejazd, to mamy prawie całą przyczepę zapełnioną. Widzowie, to jest to. Na tym można tak zarobić, na tym zbożu. Tylko szkoda, że nie mamy właśnie silosów, ale to z czasem się postawi, też nie wszystko naraz, to się mówi. Za niedługo też będzie kukurydza. Już ponad, pół tony. Ale nie, no jestem zadowolony z kombajnu. O, pół hedera nam uciekło. Wiem, że nie jest też prosto takiej zimy, ale bez GPS-a tak jest. Jakby był tu GPS-a, to byśmy mieli tu GPS-a, to by w ogóle inaczej było. By to wszystko prosto, szybciej szło. Tylko, że na GPS-y to w tych nowszych kombajnach robią to. W Bizonach też kiedyś nie było GPS-ów. Nie no, ale mocno sypie. Ja patrzę na tym radarze, to zielone, żółte, miejscami takie pomarańczowe, ale to miejscami niecałe pole. No i znów trzeba będzie podjeżdżać. 5, 6, 7, 8, 9 i pełne. Do końca nie zostało dojechać. Gdzie jest ta 55? Tutaj. Strójeczki se startujemy. Ale już 5 ton prawie, zaraz będzie 5 ton ponad. To widzowie będzie ciężko miało ta 55. To nie jest jakiś Massey Ferguson z napędem, czy tam po prostu nasz czwóreczka.
Gdzie to zmajaczajmy gazu, żeby to szybciej zlatywało. O, 6 ton będzie. Ponad. Dobra, ile jest? 6 ton, 400. 80. A nie, rury nie będziemy składać. Tylko nawrócimy. Dobra, mamy 20 minutę odcineczka. Także będziemy zaraz kończyć. No całego odcinka też nie będziemy kosić za bardzo. Bo może żeby zapełnić tylko tą całą przyczepę, więc zapełnimy całą przyczepę, zawieziemy może na skup. Na skup może. Momencik. Coś mi tu do ich omulecie wcisnął. Nie no, ale zmaj ładnie się prezentuje. Nawet szybko to idzie koszenie tego pola, może byśmy skosili. Ale to w sumie dwóch odcinków zeżnych nie będzie, jak coś do sprasowania wel i zbierania, a właśnie jeszcze tura nie mamy. No nic, no to trzeba będzie pożyczyć od sąsiada. Pewnie tura. Musi ciągnika z turem, bo nie mamy żadnej konsoli, wodowacza nawet zamontowanej do żadnego traktora, do 60-tki tur. Nie, chyba nie. Nie wiem po co mam przeciążać ją. Chociaż... Dobra, zobaczymy. Wszystko wyjdzie z czasem. Tu jeszcze zbiornik powinien wejść na tą przyczepę. Chyba. Znaczy raczej powinien wejść. O, akurat się wykręciliśmy. No i to kukurydza rośnie bardzo dobrze, bo tu nawóz był trytany dwa razy, bo raz wysieliśmy na masejem rozsiewaczem, a drugi raz było jak wsieliśmy kukurydzę, bo zapomniałem, że w siewniku do kukurydzy mamy nawóz też. I dwa razy było, więc powinna rosnąć jak na drożdżach. No i zobaczcie, już pełny zbiornik. 2 tony już. I 100. 200. To 200. Dobra, to już będziemy podjeżdżać. 55, w taką szkółę podjedziemy, bo po co mamy się kręcić znów? Dajmy mu trochę wsteczny. Ile tu jest? 7 ton. 8 będzie. A ta przyczepa ma 8 ton. Nie. No i się nie zmieściło wcale. Luz. Ła. Się zblok. Gdzie ja tutaj idę? Dobra. Z jakiego biegu będziemy ruszać? Z trójki? Nie, z dwójki może. Zobaczcie, zamieliła aż pokrywę damy, żeby nam nic nie zwiało. I teraz tak. Zobaczymy na telefonie, na tablecie, gdzie jest najlepsza cena. A propos zboża. Hops. I to jest jęczmień.
No, mówię, w grudniu jest największe, ale trudno. Jacek, Topirol. Zobaczymy na Google Mapsie, gdzie to jest. A, zobaczcie, niedaleko tutaj. Tutaj na tym, na sklepie. Będziemy wozić jęczmień. Trochę tu ton wyjdzie, zobaczcie, 8 ton prawie z połowy pola, może więcej. Jestem zadowolony nawet w sumie, bo nie sądziłem, że tyle wyjdzie. No, jakaś sarna. Wypad sarno z drogi. Żniwa są tu. Trzeba latać. Traktorami szybko jeździć, bo. Tędy nie. Dobra, wjedziemy już podwórkiem jakby. Wysypiemy i będzie koniec odcineczka, tak myślisz? Tak, prawie 26 minut ponad to. Tył. Dobra. Ile zarobimy? 3000, 4. Nawet nie widać, ile zarobiliśmy, widzowie. Nie no, z 5000? Pewnie z 5000. Dobra. Kończymy, widzowie. Dobra, widzowie, jak wam się podobało, zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję, komentujcie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć! Widzowie, dogrywam wam jeszcze jak prowadzę traktor, bo zapomniałem na odcinku, na tym, którym kosiliśmy właśnie. Zapomniałem wam do nagrać, że jak prowadzimy, bo obiecywałem wam, że doprowadzimy 55 do mechanika. Tak więc dotrzymuję słowa i prowadzimy ją. Tutaj mechanik mieszka na końcu prawie tej wsi. Tu prosto drogą cały czas się jedzie i tam on będzie. Więc jeszcze raz was przepraszam za lekkie nieporozumienie. Także no. Prowadzimy. A tutaj będzie zmieniane tak. Będzie dodana kabina. Będzie nowa maska chyba, nowe światełka, nowy tłumik, nowa kierownica, co tu jeszcze, nowe koła będą, troszkę mi ściągło, nowe koła będą, nowe błotniki, nowy kolor będzie też przede wszystkim, więc tak i będzie to 60, nie 55. A tutaj on mieszka już zaraz na lewo. Więc zaprowadzimy, on mówił, żeby postawić tylko. I tak. O, tutaj się wjeżdżam, bo tu jest dróżka. Tutaj też kinomechanik, zobaczcie. O. Tutaj ja pod stodołkę mu zaprowadzimy to. O, tutaj garażyk, zobaczcie, jaki fajny ma. O, tutaj ją postawimy. O, tak. Dobra. Widzowie, także dziękuję, już pożegnałem się z wami na tamtym, jakby przed cięciem, więc jeszcze raz zostawiajcie łapkę w górę, subika i na razie, cześć.